Cześć kochani. Cześć. Witajcie serdecznie w kolejnym dniu naszego vloga. Jedziemy na tatuaż. Taki malutki, symboliczny. Jedziecie z nami. Więc tak, jedziecie z nami, dlatego że Weda nas opuściła, nudne te vlogi nasze ostatnio. Nakręciłyśmy trochę materiału i powiem wam, że ciągną się jak guma z majtek, jak flaki z olejem. Ja widzę bodźcienia! Ślizny. Przestań. No, chcę jakoś, wiesz, znaleźć konsensus między vlogowaniem a szumieniem. Nie znajdziesz. Co warto powiedzieć, to będzie Juli drugi tatuaż. To będzie mój drugi tatuaż, tylko ja mam swój pierwszy w takim miejscu, że go nie widać. Tak, a ja robię w takim miejscu, gdzie mi się nie wylewa litr tłuszczu. Żeby na przykład z tego miejsca przy moim tyciu nie przewędrował w inne miejsce. To jest sens, którego ja robię tatuaże. Tylko w zasadzie jednym miejscu. Powiem wam szczerze, że jest mega gorąco. Jest tak gorąco, że gdybyśmy się teraz wszyscy razem spotkali w parku, to byśmy poszli i nad Wisłę na piwo. Nie wiem, po co ten park. Bo przyjeżdżamy obok Skaryszaka. Albo na wino. Chłodne, białe. Dokładnie. Słuchajcie, w poprzednim vlogu, gdzie byłyśmy na Olimpii, to pamiętacie zapewne, jak pokazywałam, nie pokazywałam wam tego, zobaczyłyśmy taki piękny obraz i mi się bardzo podobał. Była to taka niebieska abstrakcja, ale ja widziałam w tym morze. Bardzo mi się podobał. I może ja nie gustuję do końca takich obrazów. I jak podchodziłyśmy się zapytać pani, jaki cen jest ten obraz, to pani od razu automatycznie wyciągnęła obraz brązowej, bardzo, bardzo, bardzo realistycznej butelki z bardzo realistycznym w środku kwiatkiem na niebieskim tle, z jakąś etykietą na tej butelce. Tak realistyczne to było, jak usta 90% Polek. No dobra, 50. No, może 10. 10. Bo one tęsknią za Wigilią. Dlatego chcą mieć karpia zawsze przy sobie. Nie no, dobra, moi drodzy. I jak ja zobaczyłam ten obraz i ona do nas mówi tak: o, taki obraz mam piękny. I wyciąga na nas, nie? Że my idziemy zobaczyć te obrazy, to ona nam pokazuje ten jeden... Najpiękniejszy. Najpiękniejszy, ten najbrzydszy. Najbrzydszy, jak ja widziałam od miesięcy. To znaczy, że my tak wyglądamy, że nam tylko takie obrazy pokazują, to my naprawdę źle wyglądamy. W ogóle dzisiaj mieliśmy taką delikatną dyskusję o tym, że wiecie, dla nas... Poczekaj. Według nas chirurgia plastyczna jest spoko, ale że czasami, jak przeglądamy Instagram, i na przykład no przelatują nam te wszystkie zdjęcia, to cały czas myślimy, że to ktoś nowy. Ale okazuje się, że to jest na przykład nasza jakaś koleżanka, której dawno nie widziałyśmy, bo ona się bardzo zmieniła. I to jest po prostu na takiej zasadzie troszeczkę, że na początku sobie troszeczkę tam ktoś... No, daję sobie troszeczkę w usta tego cudu całego. Połóweczkę wypełniacza w usta wsadza. Potem sobie tam na przykład jakieś niteczki tu sobie naciąga, tam sobie podciąga. Potem sobie jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. No i to jest spoko, tylko że w pewnym momencie ja mam wrażenie, że niektóre kobiety to wchodzą do łazienki i jak tylko po prostu widzą swoje odbicie, to jest: witaj, nieznajoma, pytanie do ciebie mam. Ile za siebie dałaś? Czy to jestem jeszcze ja? Chodzi o to, że uważam, że medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, że to jest super, jeśli ktoś ma
wiecie, naprawdę jakieś takie traumatyczne kompleksy, z którymi nie może żyć, bo po prostu społeczeństwo mu nie daje, nie czuje się kobieco, nie czuje się męsko. Tak, ale też nie tylko dlatego. No czasami po prostu czujesz, że może ja masz jakiegoś ogromnego kompleksu, ale no, ta warga tam się jakoś troszeczkę zapada, albo nie wiem, czujesz, że kurczę, że ci nos nie pasuje do reszty, no to faktycznie jakieś takie delikatne korekty to jest spoko. Tylko ja się czasami zastanawiam, gdzie jest ta granica, bo ludzie się tak strasznie zmieniają, że wy ich nie poznajecie, a to jest, naprawdę musi być duża zmiana, bo to nie chodzi o to, że sobie ktoś zmienił kolor włosów i z blondu zrobił sobie czerwone, krótkie i to jest irokes, ubiera się w czarne, skóra wcześniej nosił zwiewne sukienki w kwiatki, miał długie blond włosy i lila róż, dupę róż. Tylko jest zmiana w twarzy taka ogromna i to jest trochę takie przerażające, ale może z drugiej strony. Dopóki sobie pierwszej nie. Zaraz ktoś nam napisze, same se zróbcie! Podbrud se skasuj! A wiecie, że jakbym mogła, bym se skasowała. Ale ja nie, to nie wiem, czy bym skasowała. A ja bym po prostu chciała, żeby mi się wola nie robiła. Ja myślę, że mój podbród to jest taki podbród, że jak ja bym go skasowała, to on by znalazł sposób, żeby wyjść na wierzch. Chciałam powiedzieć, że jest milion stopni, naprawdę jest, o już jest 28,5. I jest korek, to jest moja, w takich momentach nie znoszę miasta. A najgorzej momentach być na Modlińskiej, albo, nie no, bo Grochowska nigdy się tak nie korkuje, żeby był po prostu amen w pacierzu. Ja najbardziej lubię w takich momentach być taką pierdolniętą, stąpającą bosą stopą po zielonej trawie. Nad zalewem, nad wodą. Tak. Na skraju lasu. Hasała Luluś. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Hasała. Jak tyranozaur. Rącza ogoniła ją żabelka. Rącza żabela. No to idziemy. Czysta przyszłość. MPO. Ja znam jedną czystą, która jest całkiem dobra. Zobaczcie. To są w ogóle rysunki Maryjki, która nam będzie robiła tatuaż. I ona przerzuca to wszystko. Tutaj można kupić takie torby. Och, ten kiciuś jest po prostu słodki na księżycu. I są też takie słodziutkie kubeczki, zobaczcie. Masz stresa? Nie mam w ogóle. Nie mam, tylko spać mi się chce. To jest największy problem, że ja po prostu w takich jeszcze, jak trochę muzyki mi tam poleci, to już... A ty? Ty masz. Nie. Ja cię pokażę. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jeden masz na żebrach, to tam bolało bardziej, no to wiesz. 15 lat później. Gdzie by coś jeszcze zrobić? Tatuaż, nie będzie miejsce. Gałki. A masz czerwone oczy. Bo próbowałam być jak Popek i cienkopis czerwony sobie wsadzić, ale nie. Dobra, i Zuniu, boisz się? Nie, pytania, czy ten drugi to też robimy? A mówienie też będzie? Bułę ci widać, Iza. No bo mam bułę. Trudno, żeby nie było widać buły, kiedy ta buła jest. Była taka malutka bułeczka. Nie, bo komuś chciała, żeby nie bolało. Chociaż teraz to już właściwie nie pamiętam, jak mnie bolał tamten. Już to się szybko zapomniał. Otwiera się. Ja może mi dać rękę. Uwaga, przypomnisz sobie ten... to uczucie. Już lecisz?
ci. Pomagam drugą ręką tiramisu robić. Boję się, że się porusza przez przypadek. Tatuowałaś sobie kropki pod oczami, a boisz się takiego małego? No właśnie. I co, boli? No jak widzisz, łzy mi nie lecą. Nie krzyczę, mamo. Jezu, jak było na to wpadło. Jezu, Iska, co ty to zrobiłaś? Lecę cała ręka, nie boli. Ciekawe, czy są tacy mężczyźni, co sobie wytatuowali waginę swojej kobiety. To naprawdę masz fantazję, ci powiem. Nie, wiesz, ja się zawsze zastanawiam, bo czasami jak widzę niektóre tatuaże, to się zastanawiam, czy ktoś na przykład wpadł na taki pomysł. Albo na przykład taki napis na wzgórku łonowym, własność tego i tego. To na pewno, na 100%. Masakra. Masz tak inteligentną minę. Jakbyś tam sobie naprawdę tatuowała jakiś bardzo, bardzo inteligentny napis. Mam po prostu swoją standardową minę, zazwyczaj się maskuje i tyle. Wytatuuj sobie, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Słuchajcie, jeden tatuaż już jest skończony, a teraz będzie czas na mnie. Problem polega tylko na tym, że moje ręce to wyglądają cudownie, są całe w złotej farbie. Z jednej strony mam tutaj takie uczulenie, tu mam poparzenie, z drugiej strony rozcięłam sobie rękę i jeszcze mam bułgarski manikir. Czyli taki obdrapany. To odkułem wszystko, jestem samotna. Pomacham cię, jak ty powiedzieć berkę. Kochani, tak, już jesteśmy po tatuażu. Postanowiłyśmy, że też jesteśmy tutaj już blisko, to chciałyśmy wam pokazać fragment muru getta oryginalnego, który od tamtych czasów zachował się i jest miejscem pamięci. Tutaj niedaleko, w zasadzie wchodzi się z ulicy Złotej i to jest pierwszy fragment. I żabelka na jego tle. Tak. Czyli taki niewielki. A za chwilę przejdziemy do kolejnego miejsca. I to jest, to kolejne miejsce jest chyba kontynuacją tego. Tak, tak, to są po prostu tak? Dwa fragmenty. Przedzielone budynkiem tak naprawdę w tym momencie. Stoi tu budynek. Teraz wam pokażę drugi fragment. I tak jak mówiłam wcześniej, on jest przedzielony budynkiem. Tak, miałaś rację. Kopia tego fragmentu muru getta warszawskiego jest w Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie z oryginalnymi cegłami, a tutaj widzimy odwrót. Mhm. A tutaj, jak widzicie, cegła z tego miejsca jest w muzeum w Houston, cegła z tego miejsca jest w Muzeum Holokaustu w Melbourne w Australii i z tego miejsca w Muzeum Yad Vashem. Mhm. I jak widzicie, tutaj jest również plan całego getta. No i opis, że jest to enklawa getta, miejsce poświęcone pamięci Żydów zamęczonych i zamordowanych przez okupanta niemieckiego. Ja mam po prostu mam gęsią skórkę na rękach. Bo dla mnie to jest cały czas niewyobrażalne. Przemyciliśmy kawałek historii do naszego vloga, a teraz chwilę tutaj postoimy, za chwilę pomyślimy i udamy się coś zjeść. Kochani, chciałyśmy właśnie też powiedzieć, że jak będziecie w Warszawie kiedyś, albo jesteście z Warszawy i czasami spacerujecie, to wystarczy trochę się porozglądać i można znaleźć różne ciekawe miejsca. Można znaleźć dużo
ciekawych, historycznych miejsc, które tak naprawdę zmuszają do refleksji, do tego, żeby przy nich stanąć, pomyśleć, bo nie wiem, czy już to kiedyś mówiłyśmy, ale zazwyczaj jest tak, że kiedy jesteśmy w takich miejscach, to cały czas mamy coś takiego, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że to rzeczywiście miało miejsce, że to jest tak trudny temat, że nie jesteśmy w stanie pomyśleć, bo że tak naprawdę było. Jeszcze tak na zakończenie naszego pobytu na ulicy Złotej chciałam wam powiedzieć, że jest to ulica, która została wytoczona pod koniec XVIII wieku i też ma przepiękną historię i może kiedyś wam trochę opowiemy o tej ulicy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Czy wolicie Pragę? A może chcecie jakąś inną dzielnicę? Tylko no proszę, szanujmy się. Jakąś dzielnicę z historią poproszę. A tutaj jest Norblin, którego już w zasadzie nie ma. Tak. W ogóle, nie wiem czy kojarzycie, ale była w Warszawie kiedyś taka fabryka Norblina. I też wam kiedyś o niej opowiemy, tak mi się wydaje. Teraz nie będziemy wam opowiadać, gdyż to wymaga trochę więcej czasu niż 5 minut, a jeszcze do tego ten Norblin tak naprawdę przestaje w tym momencie istnieć. I ja... Co prawda pora nie jest eventowa, ale i tak postanowiłyśmy odwiedzić centrum handlowe. Chodźcie z nami. Nie wiem jak mam to zrobić. Ona zawsze za mnie. Trauma tak. Wielkie. Takiego wazonu to naprawdę kopciuszek by spierdalał, a nie chciałby założyć takiego pantofelka. Baloniki na druciku, czyli brokat na szklankach. Wstał raz do zmywarki. Spróbujcie zjeść zupę taką łyżką.